Dzień dobry moi drodzy, pewnie część z Was już słyszała taką nazwę jak cold cream, ale część z Was pewnie też pierwszy raz słyszy, co to takiego jest. A ponieważ mamy okres zimowy, no nadal jeszcze, to myślę, że jest to najlepszy moment na to, żeby porozmawiać właśnie o cold creamach. Co to za specyfik, co to za preparat, dla kogo on jest przeznaczony, kiedy po niego sięgać, w jaki sposób po niego sięgać. I dzisiaj właśnie opowiem Wam o tym, co to są cold creamy i polecę Wam kilka takich moich sprawdzonych. Cold cream, jak sama nazwa wskazuje, cold zimny cream, krem. Są to takie preparaty, które mają dawać tak zwany efekt chłodzenia. Czyli coś tutaj nawiązujemy sobie troszeczkę do nazwy, ale są to kosmetyki, które stworzone zostały na bazie tłuszczów. Jak to tak naprawdę działa? No właśnie, ten efekt chłodzenia jest spowodowany odparowywaniem wody, której w samej formule jest bardzo mało. Są to tak zwane kremy, preparaty, woda w oleju. Część z Was będzie troszeczkę kojarzyła ten temat być może z chemii, z biologii, część nie do końca, ale chodzi tutaj przede wszystkim o tworzenie formuły. To ma być formuła tłusta. Ma być w niej dużo substancji tłuszczowych, emolientowych, które na naszej skórze będą tworzyły warstwę. Warstwę taką właśnie, taki film tłuszczową, emolientową. No i właśnie, tutaj musimy na chwilę się zatrzymać, bo najważniejsze w cold creamach jest ich działanie i to, co mają w swojej formule. Oczywiście na rynku znajdziemy też takie cold creamy, które mają nieco inną formułę. Nie woda w oleju, a olej w wodzie. I one są już bardziej, powiedziałabym, na bazie różnego rodzaju olejów, ale do tego też jeszcze przejdziemy. Natomiast te tradycyjne cold creamy są właśnie tworzone na bazie substancji olejowych, emolientowych, substancji okluzyjnych. Do takich substancji należy m.in. parafina ciekła, więc nie powinno Was dziwić, że w tego typu specyfikach znajdziemy bardzo wysoko w składzie, czasami na pierwszym miejscu, właśnie parafinę. A o parafinie też już Wam kiedyś opowiadałam, stworzyłam oddzielny film na jej temat, opowiadałam Wam również o okluzji. To jest bardzo ważny temat. Dlaczego on jest taki ważny? Dlatego, że są takie substancje emoliencyjne, substancje właśnie okluzyjne, które chronią naszą skórę. Przed czym chronią? Przede wszystkim przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak zimą czy jesienią, właśnie wiatr, mróz, wilgoć i nie tylko. Bo musicie zdawać sobie sprawę z tego, że te właśnie czynniki zewnętrzne, te niedobre czynniki zewnętrzne też źle wpływają na naszą skórę. I jeśli wśród Was są takie osoby, które posiadają skórę naczynkową, skórę suchą, odwodnioną, to doskonale będą wiedziały, o co chodzi. O te zmiany temperatury, to, że skóra się czerwieni, robi się różowa, zwłaszcza tutaj na policzkach, że pojawia się takie nieprzyjemne uczucie ścięgnięcia, czasami pieczenia. To jest właśnie między innymi działanie tych czynników zewnętrznych, na przykład czynników atmosferycznych, na naszą skórę. I żeby tak się nie działo, to skóra potrzebuje odpowiedniego zabezpieczenia, odpowiedniej ochrony, kiedy taka sytuacja ma miejsce. I tutaj najlepiej sprawdzają się właśnie substancje okluzyjne, substancje emolientowe, takie między innymi jak parafina. Dlatego, że one będą tworzyły na naszej skórze taki film, warstwę, która nie będzie przepuszczała działania tych czynników zewnętrznych na naszą skórę, ale też, co jest bardzo ważne, będzie chroniła naszą skórę przed nadmierną ucieczką wody z naskórka, czyli tym tak zwanym tebl, co też pośrednio będzie dawało nam efekt nawilżenia. I dzięki zastosowaniu tego typu preparatów jak cold kremy, my momentalnie będziemy odczuwać ulgę, będziemy widzieć, że nasza skóra się nie czerwieni, a nawet jeżeli się zaczerwieni, to ten efekt będzie momentalnie łagodzony.
Plus do tego nie będzie tego efektu ściągnięcia, takiego napięcia naszej skóry i będziecie czuć, że wasza skóra jest lepiej nawilżona, tak naprawdę natłuszczona i chroniona. Ta warstwa ochronna naszej skóry będzie wspomagana właśnie przez tego typu substancje. No i tutaj już troszeczkę wam wspomniałam o tym, dla kogo będzie dobry tego typu krem i po co po niego sięgać, po taki preparat. No właśnie, jeżeli mamy zimę lub też jesień i czujemy, że nasza skóra potrzebuje dodatkowej ochrony, bo pojawiają się takie efekty, o których wam wspomniałam, to cold kremy będą idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Ale musicie pamiętać o tym, że to są tak zwane kremy ratunkowe. To nie do końca są specyfiki, które należy stosować codziennie, tak włączyć je do takiej tradycyjnej pielęgnacji. I bardzo często też, jeżeli zaopatrzycie się w taki preparat i poczytacie sobie instrukcje od producenta, jak używać, jak stosować, to najczęściej producenci zalecają, żeby taka kuracja przy użyciu tego typu preparatu była albo tymczasowa, albo też trwała maksymalnie 21 dni. Potem należy ten preparat odstawić. Wiemy oczywiście, że pewne substancje okluzyjne mają też działanie komedogenne. Dlatego też tego typu preparaty najlepiej sprawdzą się w przypadku osób ze skórą naczynkową, żeby ją chronić, skórą suchą, odwodnioną, atopową. Po tego typu kremy możecie sięgać w momencie, kiedy na przykład mamy teraz ferie w niektórych regionach Polski i wyjeżdżacie w góry i chcecie waszą skórę odpowiednio chronić, to wtedy warto zaopatrzyć się w cold krem. Kiedy jeszcze? Kiedy na przykład jesteście po jakichś zabiegach inwazyjnych, wasza skóra potrzebuje dodatkowej ochrony, wtedy taki preparat bardzo dobrze się sprawdzi. Niestety nie będą to dobre kosmetyki dla osób posiadających skóry tłuste, czasami mieszane, dla osób, które borykają się z trądzikiem różnego rodzaju, właśnie ze względu na to, że te substancje tłuszczowe mogą powodować działanie komedogenne. Przy stosowaniu tego typu preparatów musimy oczywiście pamiętać o tym, że bardzo ważna jest ta pielęgnacja oczyszczająca i złuszczająca, która powinna się pojawić, żebyśmy z jednej strony nakładając substancje emolientowe, substancje okluzyjne, chronimy naszą skórę na przykład w ciągu dnia, ale wieczorem dobrze jest ją oczyścić i usunąć te substancje emoliencyjne z naszej skóry, żeby one nie zalegały w tak zwanych porach skórnych, żeby nie przyczyniały się do tego, aby powstawały jakieś zaskórniki. Także widzicie, to nie są do końca preparaty, które są wskazane do codziennego stosowania, ale w takich przypadkach awaryjnych, w przypadkach, kiedy ze skórą coś się dzieje, kiedy musimy ją odpowiednio zabezpieczyć, to będą naprawdę bardzo dobre kosmetyki. Tutaj chciałam wam jeszcze powiedzieć, że w większości przypadków tego typu kremy, czyli cold kremy, nadają się tak naprawdę bez względu na wiek, czyli mogą je stosować wszyscy członkowie rodziny, mężczyźni, kobiety, ale również dzieci. I nawet bym powiedziała, że w ofercie preparatów dla dzieci jest bardzo dużo tego typu specyfików. Więc tutaj warto o tym pamiętać, bo skórę dziecka też trzeba w odpowiedni sposób chronić, a wiemy, że ona jest bardziej delikatna, że jest bardziej wrażliwa, też szybciej ulega podrażnieniom ze względu na różne czynniki. No na pewno każdy z was pamięta, jak był dzieckiem, jak mama smarowała mu nos zimą, uszy, zabezpieczała dłonie, czasami twarz jakimś tłustym kremem, żeby właśnie nie było takich sytuacji, że doszło do jakiegoś przesuszenia, zaczerwienienia, pieczenia itd. Więc tutaj wkraczają cold kremy. Także można je stosować bez względu na wiek. Oczywiście można po nie tak na dobrą sprawę sięgać o każdej porze roku, bo czasami ta nasza skóra też potrzebuje takiego działania ochronnego nawet wiosną czy latem. Ale rzeczywiście tak jakoś się składa, że w tym okresie jesienno-zimowym najczęściej sięgamy po tego typu kremy. I tutaj też zaznaczę, że one nadają się generalnie nie tylko do stosowania na twarz, ale można je stosować również na całe ciało. Wszędzie tam, gdzie macie odkrytą skórę,
zimą na przykład. Czyli właśnie zabezpieczać sobie nos, nawet na usta czy na uszy. Jesteście na nartach, więc tą skórę też trzeba w odpowiedni sposób chronić. Czasami filtr to jest za mało, więc taki krem okluzyjny to będzie bardzo dobre rozwiązanie. No i teraz polecę Wam takie moje trzy sprawdzone cold kremy. Jednym z nich jest marka Aven, jest cold cream od marki Aven. To jest jeden z pierwszych, po które sięgnęłam, kiedy moja skóra tego potrzebowała i testowałam sobie, a to było już naprawdę dobrych kilka lat temu. Wiem, że oferta marki Aven, jeśli chodzi o cold cream, dosyć mocno się rozszerzyła, bo mamy tam chyba też taką kostkę myjącą i mamy preparaty do ochrony naszych ust. Więc bardzo fajnie ze strony marki. Natomiast właśnie ten cold cream ma, powiedziałabym, dosyć rozbudowany skład i oczywiście znajdziecie tam takie substancje jak między innymi wosk pszczeli, które też jest najczęściej bazą cold cremów i właśnie ciepłą parafinę. Oczywiście też mamy w składzie wodę termalną od marki Aven plus substancje zapachowe i tutaj muszę powiedzieć, że ten krem tak bardzo przyjemnie, delikatnie pachnie, nie będziecie wyczuwać w nim parafiny, on ma taki swój delikatny, specyficzny aromat, jest tłusty, moim zdaniem kompletnie te kremy nie nadają się pod makijaż, więc też o tym pamiętajcie, zostawia na skórze taką delikatną warstwę, ale bardzo przyjemną, super się go zmywa w wieczornej pielęgnacji. Ja, tak jak mówię, absolutnie po żadnym cold cremie nie miałam problemów z wypryskami, ponieważ wiem, że trzeba skórę odpowiednio oczyszczać w momencie, kiedy stosujemy tego typu preparat, więc też już Wam o tym powiedziałam, ale w takiej kuracji, kiedy naprawdę moja skóra czegoś potrzebowała, ten krem od Aven genialnie się sprawdził. Był naprawdę super i to jest taka moja perełka. Zawsze do niego wracam w okresie zimowym, mam go gdzieś tam u siebie, bo wiem, że są takie różne sytuacje, że coś z tą skórą się dzieje, więc wtedy to jest na pewno dla niej ratunek. Kolejny cold cream, który chciałabym Wam również polecić, już ma zmniejszony skład, ale oczywiście tutaj też mamy ciepłą parafinę i wosk pszczeli, natomiast jest to preparat bezzapachowy. On nie posiada w składzie żadnych substancji zapachowych, więc jest to wersja dla osób, które tego typu substancje omijają w kosmetykach. Jest to oczywiście La Roche-Posay i muszę Wam powiedzieć, że też jest bardzo fajny, jeśli chodzi o taki właśnie preparat zabezpieczający. Też ma całkiem fajną konsystencję, bez problemu rozprowadza się go na skórze i też bardzo fajnie ją zabezpiecza, też ją chroni. Co prawda ja wolę tę wersję od Aven, bo ona jest taka delikatnie zapachowa, ale muszę Wam powiedzieć, że oba te preparaty cudownie koją skórę, łagodzą zaczerwienienia, łagodzą to ściągnięcie, pieczenie, więc jeśli czegoś takiego potrzebujecie, a lubicie dermokosmetyki, to te dwie propozycje mogę Wam polecić. No i jeszcze jedna polecajka, czyli coś, o czym wspomniałam wcześniej, jest to produkt, powiedziałabym, bardziej naturalny, w którym nie znajdziecie parafiny, ale tutaj już mamy formułę właśnie olej w wodzie, więc ta konsystencja też jest nieco inna. Jest to oczywiście propozycja od marki Veleda na bazie olejów i to też jest cold cream. Cold cream. Bardzo fajny, chociaż uwaga, on ma też bardzo specyficzny zapach. Więc nie będzie dla każdego. To jest taka wersja dla osób, które jednak muszą się wystrzegać parafiny, więc po ten krem warto sięgnąć. On ma w składzie m.in. słodkie migdały, olej ze słodkich migdałów, olej arachidowy, wosk pszczeli, no i te zapachy, o których Wam powiedziałam, czyli tak jak mówię, to będzie dosyć taka specyficzna wersja zapachowa, ale coś dla osób, które nie mogą stosować parafiny albo nie chcą też stosować parafiny, to z takich bardziej naturalnych cold kremów polecam Wam właśnie ten od Veledy. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie znalazła dla Was pewnej ciekawostki, która Wam się w tej chwili tutaj wyświetla na tablicy. Jest ona oczywiście związana z cold cremem i sami zwróćcie uwagę, ile tak naprawdę lat ten preparat, ten specyfik istnieje już, można powiedzieć, na takim rynku kosmetycznym, czyli jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przepraszam. I można by było powiedzieć, że nawet te cold creamy, to były takie pierwsze kosmetyki, które pojawiły się w
celu ochrony naszej skóry. Bardzo ciekawa sprawa, w internecie znajdziecie bardzo dużo informacji na ten temat, możecie sobie oczywiście poczytać, jeśli Was to interesuje, jeśli interesujecie się kosmetykami i historią i nie tylko, ale muszę Wam powiedzieć, że Cold Cream to jest taki preparat, moim zdaniem ratunek, który powinien się znaleźć gdzieś tam w Waszych zasobach kosmetycznych, jeśli właśnie jesteście osobami, które cierpią w okresie jesienno-zimowym, ich skóra cierpi i testujecie, używacie przeróżne kosmetyki i widzicie, że nic na nie nie działa, to wtedy najlepszym wyjściem jest sięgnięcie właśnie po taki cold cream, tak jak ja mówię, po taki ratunek dla naszej skóry, preparat SOS, który gdzieś na pewno powinien znaleźć się w tych Waszych kosmetykach i w razie gdyby coś się działo, możecie spokojnie po niego sięgać. Tylko pamiętajcie, by czytać instrukcje od producenta, by stosować się do zaleceń, by odpowiednio oczyszczać Waszą skórę i złuszczać, żeby nie doszło do tego działania komedogennego. Wybór macie, ja dzisiaj zaproponowałam Wam trzy wersje. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie któryś z tych cold cremów. Jeśli tak, to dajcie koniecznie znać, jak się u Was sprawdził, czy się u Was spisuje, czy sięgacie po tego typu kremy, czy kiedyś mieliście okazję po niego sięgnąć, po cold cream. A jeśli nie, no to mam nadzieję, że zainteresowałam Wam jakimiś nowymi informacjami z działu kosmetyki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Linki do wspomnianych produktów znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!